Robię drogę, jadę po tak zwany shingle, czyli do góry latamy koparką. Ops, nowa budowa, więc i tak się na fullam skończyłem, co miałem zrobić. Tam miałem fajnego kacika 320, bardzo, bardzo fajna maszyna, ale jednak przez ostatnie półtora tygodnia zrobiłem to, co miałem zrobić. Co prawda maszyna średnio lubiana przeze mnie, bo JCB 13-tonowe. Widzieliście ten efekt szarpania, to jest to, że no ta pompa hydrauliczna jakby nie wydala jakby na wszystkich sekcjach, tak jak to chciał. Więc no niestety te ruchy powietrza są troszeczkę ograniczone. Jeszcze jedną rzecz, znaczy, że sobie jeździmy. O, włączymy sobie żółwika i będziemy jechać płynnie. Drogę jadę po tak zwany shingle, czyli do góry latamy koparką. Ops. Oczywiście pamiętamy o tym, że pasy muszą być zapięte. Przy takich zjazdach warto tą łyżkę, słuchajcie, dać przed siebie i zjechać w ten oto sposób. Jest to znacznie bezpieczniej, ale budowa jest mała i wszyscy wyglądają tak samo, więc nie wiesz, kto jest kto, o tym musicie pamiętać. Więc nie wiesz, kto jest szefem, kto jest superwajzorem, a kto jest, no dobra, sprzątaczki są rozpoznawalne, bo to z reguły kobiety. Aczkolwiek kobieta też może być inżynierem, bądź jakimś inspektorem BHP. I słuchajcie, nabraliśmy łyżkę tak zwanego shingle, czyli drenażowego kamyczka. No i wracamy, coś tam będziemy pewnie obsypywać. Niestety musimy jechać na około, bo kolega dźwigowy, słuchajcie, który też jest Polakiem, więc jest nas tutaj dwóch Polaków, coś tam na przejściu porozkładał jakieś szalunki. Znowu wjeżdżamy sobie do góry. Pamiętamy, jeżeli chcemy daleko łyżką, żeby jednak nie robić tego z boku. Ok, będzie musiał shingle wrzucić pod rurę. Na czas takiej operacji dobrze jest łyżkę odłożyć na ziemię. Podnoszenie dosyć specyficzna rzecz. Trzeba pamiętać, żeby ruchy przy takim podnoszeniu, ustawianiu były płynne i naprawdę minimalne. Chłopaki muszą pozbijać zbrojenia z pali, które muszą wejść w zbrojenie płyty czy stopy. Podejrzewam, że to będzie stopa. Pamiętamy o tym, że również maszyna musi być ustawiona na równej powierzchni tutaj, żeby nam nie bujało maszyną, bo wtedy takie bujnięcie no, jest niebezpieczne dla osób, które są
przeładunku, także to jest bardzo ważne. Także widzicie, łańcuchy napięte pionowo, równomiernie rozłożone, wtedy ładunek jest równy i tak jak mówię, wszystkie ruchy powolutku. Patrzymy na singlera, który nam pokazuje, czy do góry, czy na dół. Raczej staramy się nie wykonywać ruchów samodzielnie, bo nie wszystko my z maszyny widzimy. Ton jest szefem i on tam jest odpowiedzialny za to, żeby ładunek został umieszczony w odpowiednim miejscu. Także będą musieli przepinać łańcuchy i będziemy przestawiać. Ale lubię takie rzeczy robić na raz. Będziemy wracać do swojej pracy. Powolutku kamerki patrzymy, czy nic nie ma, obracamy się i będziemy coś znowu zasypywać. Powoli panowie i ostrożnie, safety first. Mamy nowe urządzenie. Urządzenie do robienia odczepów na palach. Rozmawiałem ostatni dzień z osobą odpowiedzialną za rekrutację w Harringtonie. Tak samo mają trochę sprzętu i szukają operatorów, także całego trochę trzeba odjechać, trochę się pouczyć i życzę miłego dnia. Pozdrawiam z Owalu, z stadionu kriketu w centrum Londynu. Pozdrawiam, Arek od Koparek. A jeżeli ktoś chce, już jest zdecydowany, to proszę, zapraszam na stronę www.
Arek od Koparek, tam są wszystkie ceny. Na razie, pozdrawiam.